W mainstreamowych mediach promuje się debilki. Bartek Retyż. Na jego profilu Patronite przeczytamy dealer metafor. A ja uważam, że Polska jest zajebiście w ogóle kutowana, e, wiesz, odważne i trochę bardziej skomplikowane teksty. Pelietonista, Współtwórca filmu The End. Autor książki Obudziłem się trochę podły. Obecnie nagrywa swój własny program dla platformy Mixed Space i niedługo będzie promował swoją nową książkę Przeszedłem po swoim trupie. No bo jeżeli przychodzisz do banku jakiegoś PKO, tak. załóżmy, i kręcisz z nimi reklamę, i mówisz, że jesteś gwiazdą w Boli, a okazuje się, że wcale nią nie jesteś, no to czy to nie jest przekręt, za który powinnaś się iść do paki? Z tej Polski robiona po prostu jak, jak, jakiegoś takiego idiotę. Wszyscy <laughs> myślą, że jestem jakimś takim chodzącym skurwielem, wiesz? A we mnie nic z tego nie ma, nie? We mnie nie. jest dużo troskliwego misza. Yes. A według mnie... To bardzo inteligentny facet o wyjątkowej wrażliwości, który jako nieliczny z gości przyniósł mi prezent. Wiesz, masz odkrytą, grubą aferę jest cisza. Nie, Aaj. ja się nie muszę liczyć, ty tak, możesz nauczyć się zamknąć rej. Bardzo się cieszę na tą rozmowę obserwuję, i, i w ogóle dzisiaj tak sobie myślałam, kiedy zobaczyłam twój pierwszy post czy twój pierwszy wpis i. Moja mama mi wysłała. A jaki to był wpis? Wiesz, co? To było coś, o hejcie, chyba. I widocznie musiała jakoś czuć, że ja się będę z tym utożsamiać mhm. przez to, że, że no gdzieś tam to mi było w tamtym momencie szczególnie bliskie. Ale tak, chciałam zacząć od tego, że jesteś teraz w Polsce z powodu nagrań do swojego nowego programu. Mhm. Normalnie mieszkasz za granicą. Możesz zdradzić trochę o czym będzie ten program i czy on się jakkolwiek wiąże z premierą Twojej nowej książki? która Nie, on nie. się nie wiąże w ogóle z premierą książki, bo wiesz, to, to był taki właściwie zabawny moment chwila. Parę tygodni temu, kiedy moja przyjaciółka Aśka, zresztą z mojej piękna moja sprawa, pozdrawiam, <laughs> zadzwoniła do mnie i mówi: Słuchaj, tam jest taka ekipa um, z MikeSpace, i um, oni chcą robić taką nową platformę, która ma być platformą streamingową, um, która ma być trochę polskim Netflixem, ale z kontentem edukacyjnym. Na zasadzie mają być jakieś wiesz, ciekawe rozmowy, ciekawe, rozwojowe programy, a nie tylko taka papka, którą sprzedają nam media. No Czyli tak. chcą być konkurencją dla um, mainstreamowych mediów, no, w których wiemy, kogo się promuje. nie? Idiotki z Miami. Um, I um, oni zadzwonili do mnie z propozycją, może zrobimy coś razem. razem. Mówię, dobra, spoko. Ja zaproponowałem ten talk show. Mówię, wiecie co? No ja ma, znam trochę nazwisk, które do mnie przychodziły, i mam nadzieję, że to może być jakaś ciekawa wiesz, kolaboracja, więc może spróbujemy w ten sposób. I rozmawialiśmy o tym chyba w piątek, w okay. poniedziałek zadzwonili i powiedzieli, wiesz co? Dobra, no to kupujemy Ci bilety i przylatujesz. Bo ja nie miałam w planach w ogóle przyleciać do Polski, bo jak zobaczyłem ceny biletów w sierpniu, to... thank you, Brexit, no to szok. Ale często przydatujesz tak yy, Nie było mnie teraz rok, siedem miesięcy. Byłem. Nie, kłamię teraz bezczelnie. W zeszłym roku byłem, bo kręciłem tylko film, ale to na trzy dni. Okay. krótko. Ale tęsknisz, masz tak ochotę, czasami wiesz. Czy jednak, czy, czy, jednak, czy jednak to jest tak, jak ze swoją rodziną, która u mnie mieszka w Toruniu, i ja uważam, że to jest super mieć ten dystans? Czy tak jest trochę swoją relacją znaczy, z Polską? Wiesz, wiesz, co, wiesz co? To jest tak, że dzisiaj, mając te wszystkie Whatsappy i tak dalej, to nie czujesz takiego, wiesz, jakieś tam tęsknoty, nie? no bo widzisz się z tymi ludźmi na co dzień. Na co dzień. No. Więc czy rozmawiasz przez kamerę, czy tam, przez, wiesz, różne formy, nie wiem, social mediów? Tak nie ma już, już tego. Ja się śmieję, że po 13 latach mieszkania wiesz, w Londynie, jak, jak lecę tam, to mówię, że lecę do domu. Okej. Okay. A no jak tak. lecę tu, no to wiesz, już lecę na wakacje. Okej. Okay. Ale to już nie jest, wiesz, w sensie taki dom-dom. Dom-dom. A, no dobra, to program i rozumiem, że tutaj jakoś nas zaskoczysz tym, jak będą te rozmowy wyglądały. Że nie wiesz, będzie pierdu-pierdu to... i takiego tam dookoła rozmawiania. Wiesz liczbie? co, jestem po pierwszych nagraniach. Wczoraj nagrywaliśmy program z Edytą Pazurą. I to jest taka rozmowa, w której um, ona mówi o rzeczach, o których wcześniej nie mówiła. No, Zresztą yeah. powiedziała wprost: na Dzień dobry, ja nie udzielam wywiadów, odmawiam wszystkim, ale do ciebie przyszłam. Okej. Okay. Więc, no wiesz, mam nadzieję, że gdzieś tam, kogoś, wiesz, ta rozmowa może zaboli, może zainspiruje, mm -hmm. um, a może i rozśmieszy. Okej. Okay. No to ja się nie mogę doczekać. Premiera chyba czytałam 23, 23 września, września to bo to trochę... będzie premiera w ogóle Platformy. Okej. Okay. Mm? To, to jest blisko premiery Twojej książki, nie? Mm -hmm. Chyba miesiąc, miesiąc wcześniej. Cztery dni później. Cztery Mam dni książkę. później. Eee. 27. To znaczy 20 września jest premiera w ogóle książki, będzie już w księgarniach. No. no. 27 mam z kolei spotkanie autorskie pierwsze tutaj w Warszawie. Zapraszam. Przejdę na będzie pewno. Będzie zamknięte. także. że musisz zostać z dzieckiem. No, a książka? O czym będzie książka? O show biznesie O Show Biznesie. To jest. No, znaczy tytuł przeszedłem po swoim trupie. Tak, to widziałam ostatnio. Ja postanowiłem troszeczkę włożyć kij w mrowisko. Ja bardzo lubię to robić. Nie mieszkam tu, wiesz. Nie, za, nie zależy od tak naprawdę żadnych układów ani od reklamodawców. Od 20 lat, jak pisałem swoje teksty, czy wiesz, przeprowadzałem wywiady i chciałem je publikować, słyszałem, że Polska nie jest na ciebie gotowa, że Polska nie jest gotowa na takie pisanie. I z tej wiesz, z tej Polski robiona po prostu jak, jak jakiegoś takiego idiotę. Mhm. a ja uważam, że Polska jest zajebiście w ogóle gotowana, wiesz, odważne i trochę bardziej skomplikowane teksty, no bo moje nie są proste, no. ja operuję metaforami, wiesz, wymyślam sobie własne słowa, natomiast polskiego czytelnika chce się zrobić idiotę i to ma być jakieś kioskowe po prostu porno, wiesz, z najłatwiejszym w świecie wsadem, mm. tak jak pisze to Blanka Lipińska, bo to jest po prostu jakoś wsadodisko. Mm -hmm. I um, sytuacja polega wiesz, na tym, że skoro ta książka się tak sprzedała, to zauważ jakie pozycje dzisiaj się wydaje. No tak, to tak. wszystko jest po prostu jakimś takim wiesz, takim kutasikiem literackim. To Im jest tym wydać... lepszy. Dokładnie, to, to jest takie bardzo prześne, Takie wiesz, chodź na sianko, zrobimy bzykanko. I te książki są, wszystkie takie są. No tak, i, i każdy w książkę może wydać, ale to, tylko, to nie tylko odnosi się do Twojej książki, jeszcze wrócimy, ale to nie mhm. tylko się odnosi do książek, dlatego że to się dzieje też generalnie w show biznesie, jak popatrzymy na sławnego Pudelka na przykład. Mhm. I teraz tak, to jest, to jest. Chciałam powiedzieć, że to jest dobry moment na tą rozmowę, ale to jest nieprawda, bo zawsze są jakieś afery, zawsze są jakieś. Kontrowersyjne sytuacje. Była tak. Pojawiła się najpierw Karolina Derpieński, o której, oh yes. o której ja bym nie wiedziała. To mm -hmm. jest najlepsza. O której ja bym nie wiedziała, gdyby jej się nie dawało tyle uwagi w internecie, tak? Potem się pojawiła y, Natalia Janoszek. Mm -hmm. Właściwie Derpieński w tym momencie zeszła na już. Tylko, wierzch. że wiesz, Janoszek była wcześniej, nie? bo ona obleciała wszystkie te programy no tak. polskie. Ja uważam, że to, co ona zrobiła, jest zajebiste. Genialne, w sensie tak. y, ona sobie przyszła, znaczy. Ja nie wiem, czy ona nie dokonała jakiejś fraudacji, to chyba tak się mówi, nie? Bo, no bo przecież przyszła, wiesz, porobiła reklamy, miała tych wszystkich sponsorów, którzy jej płacili, to ale on, ona ich wszystkich oszukała, nie? Wychujała w bambuko. No. Więc czy to nie jest przestępstwo? No pe No chyba jest. gdzieś tam jest, prawda? No bo pe jeżeli przychodzisz do banku jakiegoś PKO, tak. załóżmy, i kręcisz z nimi reklamy i mówisz, że jesteś gwiazdą w boliu, a okazuje się, że wcale że nie nią jesteś. nie jesteś, no to czy to nie jest przekręt, za który powinnaś się iść do paki? No tak, no pewnie w normalnej sytuacji by tak było, nie? Tylko to, to, nad czym ja się zastanawiam w tej konkretnej sytuacji, i w sumie też z, ymm, z Karola Inderpieński, i teraz mieliśmy Roberta Karasia, jakby mhm. co, co chwilę jest coś, tu mhm. nie, ma, nie ma nudy, nie? No Ludzie chcą o tym czytać. I tak się zastanawiam, czy. Wiesz, zawsze jak się pojawi taka, taki wpis, nie wiem, na pudelku, coś takiego się pojawia, to nagle w internecie jest jeszcze druga tego strona. Wszyscy zaczynają wrzucać na ten temat jakieś, a to ośmieszające filmy. Mm -hmm. Czy to nie jest trochę według Ciebie tak, że to się jeszcze bardziej przez to napędza? Czyli lepiej byłoby to zostawić, żeby to było swoim własnym bytem i żeby ludzie jak najszybciej o tych y, o celebrytach y, zapomnieli. Tylko wiesz co, zauważ, że to ma y, tak jakby y, dwa, od, dwa różne odbicia. No. bo w mainstreamowych mediach promuje się debilki no. debilizmu w ogóle, debili, debilki Bez, wiesz w, w, z obu płci mhm. i masz takiego na przykład pudelka, który według mnie, według mnie ja nie mam na to dowodu, jest opłacany żeby pisać o takich patocelebrytach. Mhm. no bo y, co osiągnęła tak naprawdę ta Karola Enderpieński żeby robić z niej kurwa gwiazdę sezonu Absolutnie nic że ma co? Miliardera, którego nikt na oczy nie widział, jakiegoś juzka y, tam w LA. Y, czy y, co ona tak naprawdę osiągnęła? Że ona sobie przeszła na jakimś, wiesz, podrzędnym pokazie w Miami, gdzie każdy może tak naprawdę przejść. Ja wiem, jak wygląda, wiesz, Fashion Week. Składasz akredytację jako dziennikarz, modelka czy ktokolwiek i zachodzisz po pokazach albo idziesz, wiesz, na, na pokazy. To nie jest trudno się dostać, dostać. Do, do tego świata. No to trochę tak jak Tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że. Y, Pamiętajmy o tym, że jej udowodniono, że 85% jej followersów to są, to są jakieś turki, to, to są po prostu, wiesz, no, są kupieni. Więc pozostaje mniej więcej gdzieś tam 600-800 tysięcy tych realnych followersów, mhm. prawda? Ona jest chodzącym kłamstwem, ale znowu, to jest jakiś bardzo ciekawy eksperyment, wiesz, społeczny, tylko zastanawiam się, gdzie polski widz ma kurwa granicę, nie? A myślisz, Bo, że ma? Bo je... Nie wiem. Ja myślę, że my w ogóle uwielbiamy wiesz, patologię. Bo dla mnie to jest takie, ta, taka wiesz, blond pato, nie? Ona przychodzi, mówi sobie, że, wiesz, kutasa sobie doczepi w ogóle. Nawet do, dziewczyna doczep sobie go, nawet kurwa na czole, nie? Ale nie będziesz jednorożcem. Rozumiesz? To jest właśnie to, że ona później opowiada, ona tak chyba testuje, wiesz? Jest... Jak, jak głęboko ona może, ona może um, tak. wiesz, tego paluszka w polską dupę wsadzić, nie? Tak. I sobie tutaj opowiada o tym Kutasie, że sobie doczepi, tu gdzieś opowiada, że wiesz ona ma na sobie dzisiaj 300 tysięcy, bieda straszna wiesz w ogóle jak to Polska, tu się rzuca wiesz do, do kaszki Nosowskiej. No to wiesz, jest to jest taki... wszystko robione z premedytacją. No, Żeby on nie pisano. No, oczywiście. No. No, a z drugiej strony, druga strona tego medalu dla mnie wygląda w ten sposób, bo wiem, że też obserwujesz Natalię Niemen, która mhm. ja się czuję zaszczycona, obserwuje również mnie. I znowu osoby, które rzeczywiście, o których rzeczywiście powinno się pisać. Nie? Mm -hmm. e, to o nich się pisze tylko wtedy, jak się coś, tak jak było z Natalią, tak? Zaczęli o niej pisać w momencie, w którym e, w, w, zostało wrzucone jakieś e, ogłoszenie przez nią na Facebooka, że szuka pracy, że coś zrobiła. Tak zasbyta. ona Tak, dokładnie. I dopiero, wiesz, zamiast pisać o kimś, że jest utalentowany, że robi fajne rzeczy, że zajebiście, yy, nie wiem, śpiewa, że jakby jest dużo rzeczy, o których można pisać, to dopiero będą o niej pisać niestety w momencie, w którym się wydarzy coś takiego, nie? Więc to jest ta wiesz, druga strona medalu. Ona ma w sobie, wiesz, gen legendy, więc tego nie, nie da się jej w żaden sposób odebrać, a poza tym ona przycudownie posługuje się głosem, mhm. e, wiesz, wybitnie t, e, to robi. Natomiast e, takie gwiazdy są gdzieś spychane na bok, no bo one nie dostarczają Klikalności. Ona nie jest clickbaitem. Mm, ale co chciałem powiedzieć o, tym, o tej drugiej stronie jeszcze, no. że wiesz, tutaj masz tą, ten mainstream, ale z drugiej strony masz ten internet niszowy, w którym ja na przykład też mhm. jestem, do którego się wszyscy dzisiaj przenoszą. Bo ja zawsze byłem w tej swojej Facebookowej, wiesz, Instagramowej piwnicy. I pisałem tak jakby dla tych ludzi, którzy szukają czegoś troszeczkę więcej, którzy chcą, wiesz, kopać trochę głębiej i zrozumieć, załóżmy, w jaki sposób mechanizmy show biznesu działają. Czy tam w ogóle, wiesz, medialne te wszystkie układy, stołki, srołki i tak dalej. Ja wiesz, ja na nich sobie sparzyłem dupę. Zresztą, wiesz, kasowano mi też konta na Facebooku czy na Instagramie, były zlecenia na to, że jeżeli piszesz prawdę, no to czołem. A miałeś kiedyś taką sytuację, że, znaczy na pewno miałeś, tylko pytanie jak często, że ktoś ci groził jakimś pozwem, no jednak wiesz. Miałem dwa, no, bo jednak nie trzy. piszesz dość dosadnie, nie? Ja powiem ci szczerze, to przyznaję się bez bicia, że jak zobaczyłam, że mnie oznaczyłeś na story, bo to było a propos tego, że przychodzisz do mnie do podcastu, mm -hmm. ale nie wiedziałam, to pierwsze co to było takie, o kurde doigrałam się, zaraz będzie, wiesz. Nie wiesz co, mi, bo wszyscy myślą, że jestem jakimś takim chodzącym skurwielem, wiesz? A we mnie nic z tego nie ma, nie? We mnie jest nie. dużo troskliwego misia, Jasne. rozumiesz? Jak wiadomo, że jeżeli ktoś kłamie, czy tam nie wiem, oszukuje wiesz, w mediach, ja na tym go złapię, no to... To napiszesz. Tak, no to na dywanik. O to niektórych to, to, to rzeczach... kto ci groził, pozwolę? Możesz powiedzieć, czy nie? Ale znane osoby. Mhm. Dobra. To znaczy pozew, pozew, Pismo przyszło od Lamani. A no tak, bo to jest. Kiedy udowodniłem, że, to nie że 100% w... ich rzeczy nie było robionych w, w Polsce. Polsce. Bo nie było. Bo nie było, no tak. I nagle później wiesz, jest zmiana strony, bo hmm. o tym. Nagle później wiesz, zmienia się jakby filozofia, koncepcja marki, i nagle słyszę, że 95% jest robione, wiesz, w Polsce, a reszta kurwa nie na Tajwanie gdzie? nie. A tu dostaję czapki, seterek z Peru, wiesz, czapka z Tajwanu, czy tam skądkolwiek, już dzisiaj nie pamiętam, to było wiesz, że dwa czy tam trzy lata temu. A gdzie jest Tajwan? W Wielkopolskim? A Peru? Świętokrzyskie? Ale to Rozumiesz. tak się o tym dowiedziałeś, że po prostu kupowałeś coś. Nie, moje czytelniczki mi zaczęły wysyłać rzeczy, bo one zaczęły sprawdzać metki. Metki. Po prostu. No widzisz, bo polski klient nie jest idiotą, jednak, nie? W sensie, nie, tylko, że. Mają coraz Ty... więcej świadomości ludzie jednak. Tak, tylko że później, jeżeli, jeżeli wiesz, kilku dziennikarzy jeszcze się przysiadło, w tym Michał Zaczyński, i wiesz, prześwietliło w ogóle to, co Marka sprzedaje. Chociażby w Concept Store, który najpierw był, wiesz, my projektujemy rzeczy, a później jak złapaliśmy za rękę, że wszystko jest z AliExpress, sprzedawane za pięć razy tyle. Do dzisiaj jest tam w sklepie taki obrazek starej okładki Vogue, chyba tam z lat 70. czy 60., który kosztuje na stronie 1400 złotych. 79 na AliExpress, Nie przepłacajcie. <gry> Więc dla mnie, to, no, dla mnie to jest kicha. Nie no masakra, jeżeli, tak. ja, ja, ja się pomyliłem wtedy, bo napisałem, że mm, tam były sprzedawane kieliszki z huty szkła Julia. No. Tylko z naklejką. Z naklejką. Nawet nie wiesz, z logo wyrytym w tym szkle, mm -hmm. czy jak to się tam mówi. Inaczej, wygrawerowanym. Tylko z naklejką. Rozumiesz? No. Lamania. Ja się pomyliłem w cenie. Okay. Bo pisałem tekst bardzo szybko, chciałem go po prostu wrzucić, nie, nie, nie sprawdziłem. I pismo przyszło, że ja no, po prostu się tutaj pomyliłem, że to nie jest w ogóle prawda. No i oni zakazują mi mówienia teraz o Marce, no bo przyjdzie pozew. A przede wszystkim później czytałem o sobie wszędzie, no bo artykuł był sponsorowany, że jestem hejterem, który działa na szkodę Marki. Ja złapałem Markę za rękę. No tak. Udowodniłem, że oszukują. Natomiast media zrobiły hejtera ze mnie. No to pewnie nie, nie, nie pierwszy raz, kiedy tak to się obraca, nie? Przeciwko komuś, kto, mm -hmm. um, kto kto, tak jak mówisz, przyłapał po prostu kogoś, no umówmy się na kłamstwie mm -hmm. i wiesz, i zupełnie, zresztą gdzie sobie kto produkuje ciuchy, to już jakby nie jest moja sprawa, ale tak jak mówisz, można było od początku robić po prostu narrację, że no słuchajcie, ale. Ale dokładnie to nie było bez tym, tego tak. problemu. Wiesz, Cała masa tak funkcjonuje. Wybraliśmy sobie, nie wiem, jakieś super rzeczy. Prwa z Chin. <laughs> to mają najlepszą włóknę. Najlepszy <laughs> <laughs> <I, śmiech> <laughs> <I>, poliester. <laughs> no tak, no i wiesz, i sprzedajemy tutaj, no. <laughs> A to, że to kosztuje tyle i tyle. No, no tak. To zresztą tam widziałam u ciebie kilka ten, takich humorystycznych mm -hmm. wpisów na temat hmm, pani Przetakiewicz. Ja bardzo, ją, ja bardzo ją podziwiam za oderwanie od rzeczywistości. A nie jest jedyną. Wiem, ale to nie jest tak, że to nie jest tak, że, wiesz, że, że ja tej kobiety jakoś nienawidzę ani nic. No. Um, dzisiaj myśmy się w ogóle bardzo pogubili. Nie odróżniamy, załóżmy, wiesz, parodii no tak. od hejtu. Mm -hmm. Jeżeli kogoś parodiujesz. To nie znaczy, że Ty kogoś hejtujesz. Ja nigdy nie powiedziałem, że y, ona jest, nie wiem, jakaś brzydka, głupia, zezowata, cokolwiek. Nigdy nie uderzyłem, y, wiesz, w nią w ten sposób. Y, ja uważam, że jest bardzo inteligentną w ogóle kobietą, która sobie potrafi radzić na rynku polskim i gdzieś tam na zagranicznym. Ale to, że się na przykład, wiesz, kąpie w całym makijażu i robi sobie masaż stereo, no come on. Tak albo, tak, albo... A widziałem... to jest, jest takie, wiesz, iconic, nie? Znaczy chyba, może, może wiesz, może, może ktoś chce po prostu wierzyć, że tak się da funkcjonować. No nie wiem, no tak jak samo jak widziałam, że robienie tych wafli czy czegoś innego po prostu w takim Krokicików. outficie, krok... po prostu w takiej spódnicy, że to, wiesz, to tak sobie myślę, no super, wiesz, mhm. żony ze Stepford i te sprawy, tylko na ile to jest, wiesz, na ile to jest funkcjonalne, nie? No... To, to, u mnie by to nie przeszło. Jak widzisz, znaczy nie wiem, czy widziałeś, o, najpierw do tego ranking, żebym się nie, nie, nie teraz nie pomyliła, czego to jest ranking. Mhm. Ranking Forbesa najbardziej wpływowych kobiecych mark, chyba to tak brzmi. Mhm. I w pierwszej dziesiątej ja ci mogę powiedzieć, bo jakbyś nie wiedział, to ja ci mogę przeczytać. Mamy Igę Świątek, Anię Lewandowską, Magdalinę, Kasię Cichopek. Margaret Magdy Gessler, Sanach, Małgorzata Rozynek, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak. Co twoim zdaniem, znaczy wiesz, ja nie wiem na jakiej podstawie i na ile wiarygodny jest ten ranking i co tam jest dokładnie brane pod uwagę, ale co twoim zdaniem mówi o Polakach taka lista? Że nagrody się kupuje? <głosy> Dosłownie. <głosy> to, to znaczy wiesz, to wiadomo od dawna, ja nie wiem czy te akurat nagrody można sobie kupić, ale większość nagród w Polsce się kupuje. A y, sytuacja wygląda tak, że jeżeli pani przyjdzie i tę nagrodę sobie odbierze, no to pani tę nagrodę ma. Y, nie wiem, wiesz, nie mieszkam tutaj też, więc ja nie wiem jak te marki w ogóle, które są dzielę. te mm, marki. Widziałem tylko ostatnio. Y, Tą linię kosmetyków e, Kasi kasie cichopek, no w właśnie... których opakowanie wygląda jak nagrobek. Ja, znaczy, to jest w ogóle dla mnie fascynujące nazwisko, ale no. To znaczy, wiesz, ona ma swoją linię biżuterii, e, ja. E, to um, jest bardziej sw... na czasie niż ja. N, n, nie mówiąc no, ja, ja, o ja to śledziłem, więc no, to jest odkryj swoje. Tam e, hasło leciało przewodnie odkryj swoje ja. Aha. Um, oczywiście pisane przez Y i A, żeby było chyba bardziej jakieś światowe, wiesz, a nie Bo takie tak. przaśne i polskie. Jakie twoim zdaniem są najbardziej niedocenione nazwiska w polskim showbiznesie? Justyna Staczkowska? na no, pewno. Ale dlatego, że z niej się robi cały czas artystkę jednego przeboju. Bo polska w ogóle, polski yy, widz, czytelnik, czy tam w ogóle obserwujący, on nie szuka. I skoro w radiu na przykład nie grają nowej muzyki, którą ona tworzy, ona wydaje płyty co mniej więcej tam trzy lata i, i cały czas się rozwija, to uznają, że y, artysta już nie istnieje. To samo na przykład spotyka wiesz, Macy Gray, gdzie no, wszyscy znają piosenkę I Try, tak. ale nikt na przykład nie wierzy, że ona w tym roku wyda zajebiście polityczny album, bo ludzie nie szukają tego, jej nie grają radia, więc ludzie nie mają takiej potrzeby szukania. I to właśnie się dzieje też z wierzchnią Osteczkowską, że ludzie myślą, że mm, ona, wiesz, nic nie robi, nie? albo że odcina kupony. Ona non-stop nagrywa jakieś nowe piosenki, ona non-stop koncertuje. Także myślę, że to, to jest takie nazwisko, które przyszło, wiesz, pierwsze, bo mm, ona, wiesz, ma, ma swój styl, jest z tym wszystkim bardzo taka, ja ją kupuję. Wiesz, taką jaką ona jest. Ale jest taka wiesz co mówiłam, właśnie, muszę ci wejść w słowo, yy, bo mówiłam właśnie do mojego męża, jak szliśmy, bo wiedziałam, yy, że to nazwisko podasz i rozmawialiśmy akurat mm -hmm. o tej Niesteczkowskiej. I ja pamiętam, jak ja pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, w sensie przeprowadziłam się 7 lat temu i przyszłam do jakiejś kliniki, nie wiem, yy, medycyny estetycznej, do jakiegoś SPA. I pamiętam, wyszła Justyna Steczkowska. I ona w ten tam poniedziałek, wtorek, o tej 12 rano, to ona wyglądała dokładnie tak, jak wygląda w internecie. Miała szpilki, tak. była zrobiona po prostu na bóstwo, i to jakby, czyli jakby to dokładnie jak ją widzisz, wiesz, na Instagramie. To jest dokładnie U, tak. U ten Sylwestra jest nie? Tak, dokładnie. I, I to tak jak tam chyba Kasia Soska się w którymś podcastie śmiała, że sobie wyobraża ją chodzącą tam w butach z puszkiem po mieszkaniu i idealnie wyprasowanej piżamie. Pewnie tak faktycznie, faktycznie jest i takie było moje wtedy wrażenie. Wiesz, jak ja ją zobaczyłam, takie wow. To znaczy, ona ma w ogóle fantastyczną aurę. Wiesz, my się nie znamy osobiście, no bo nigdy się nie mnie spotkaliśmy fejście. face to face. Robiliśmy tylko raz tam jakiś, wiesz, wywiad. Później rozmawialiśmy, bo um, robiłem dla niej tekst do piosenki, która może się kiedyś tam ukaże. Na ten moment nie było na, na nią, wiesz, czasu. Natomiast ona zawsze miała dla mnie taką, wiesz, specyf specyficzną w ogóle aurę. Um, no ja ją, od, wiesz, od dziecka bardzo szanowałam jako w ogóle wokalistkę. To jest jeden z moich ulubionych głosów. Ja strasznie lubię, wiesz, te wszystkie mantry, jak ona... Um, Śpiewa tak podnieśle. To jest takie bardzo piękne, takie wręcz oczyszczające. A jeszcze z nazwisk tak polskich, niedocenionych. Mm, a to ma być wiesz, showbiz? Czy nie, tak? nie, nie mu, nie, niekoniecznie. To ja myślę, że Iza Michalewicz, reporterka, dziennikarka. Okay. Ona y, ostatnio, y, wiesz, rozdmuchała sprawę Sadowskiego na temat y, pedofilii. Zresztą zjedzą się przyjaźnie y, prywatnie. Ale ja uważam, że ona powinna być w o wiele lepszym miejscu y, niż jest. Bo ona jest wybitna w tym, co, co robi, w sposobie, w jaki sposób ona... Boże, w sposobie, w jaki sposób, analfabeta. Um, w jest sposobie jakiej... <laughs> W sposobie, w jaki um, ona szmera. Ona jest tak dociekliwa i pisze o tak trudnych sprawach. Słuchaj, mnie podjebało, nie? Jak ja bym miał przeglądać te wszystkie akta, e, oglądać zdjęcia, nie no, nie docierać poważenie. do tych e, ofiar, e, czy tam m, już, wiesz, świadków. To jest wielkie szapupa um, ode mnie, bo ona robi to genialnie. Więc to by było takie nazwisko, że ja bym chciał widzieć, żeby ona była, wiesz, on the top. A myślisz, że to dlatego właśnie, e, co powiedziałeś w związku z Ostyczkowską, że ludzie nie szukają, w sensie, że pamiętają tylko tą pierwszą sugie, e, piosenkę, że nie, nie wiedzą o tym, że cały czas wydaje płyty, czyli po prostu nie drążą tego? Mm -hmm. Czy myślisz, że to dlatego ten show biznes, ja mam przynajmniej takie odczucia? Wygląda cały czas tak samo. W sensie takim, że jak ja na przykład teraz robiłam sobie taki, wiesz, research do podcastu i, i oglądałam, nie wiem, y, jakie tam nazwiska pojawiały się w innych podcastach i tak dalej, i tak dalej. To jak wejdziesz, nie wiem, na y, rozmowy 20 metrów kwadratowych sprzed 10 lat na mm -hmm. przykład, to będą dokładnie te same nazwiska topowymi wyświetlanymi, wiesz, podcastami, co dzisiaj. W sensie niewiele się zmienia. Wiesz, tam nie ma takiego miejsca, żeby za bardzo, żeby się ktoś tak na dłużej wślizgnął. Wiesz co, nie ma w show biznesie przetasowań. Dlatego, że na miejscach załóżmy redaktorów, siedzą od lat te same nazwiska. nazwiska. A oni mają z kolei koleżeńskie układy z tymi, o których piszą. Albo otrzymują od nich darmowe prezenty, albo jakieś darmowe dresy, albo sobie jeżdżą na wakacje. Był taki kolej z Zanzibaru, którego wszyscy, do którego wszyscy jeździli na, tak, na wakacje. To było takie. To też nie było tak, nazwiska. Że jakiś był Wojtek, chyba z Zanzibaru, czy jakkolwiek. Tak. I wszyscy tam do niego przez moment jeździli. Później jak się okazało, że on tam jakieś przekręty robił, znikł. Kiku, cisza. Ale żaden z tych celebrytów, żaden z tych redaktorów, którzy tam byli, nikt na ten temat się nawet nie zająknął, nie? Mm. W mediach nie było nic. Mm -hmm. I są takie momenty, gdzie wiesz, masz odkrytą grubą aferę i jest cisza. Zauważ, że. Jakie to jest zabawne, że Stanowski zrobił ten film mm. o Janoszek. No. Nikt z tych dziennikarzy, którzy przeprowadzali z nią wywiady, wiesz, nie bije się w klatę i powiedział: Kurwa, zjebałem. Ale każdy teraz zarabia na Stanowskim i jego pracy, no tak. bo robią nagle tysiąc artykułów z jego, wiersz filmu. Przecież oni na tym zarabiają. Nie, no Więc okradają jeszcze go jego? Za, z jego pracy, no tak, której a z... sami nie wykonali wcześniej. Tak, a z drugiej strony, za ten pierwszy film, który on opublikował, to z tego, co wiem, to tam się niezły hejt na niego polał, że to było wszystko takie, wiesz, nie... jeszcze na tamtym etapie, że to było takie nie... Nieudowodnione, ale tak funkcjonuje trochę, wiesz. Tak, y... tylko wiesz co? Ja uważam, że on troszeczkę się zapędził w pewnym momencie, bo y, to już było takie dojeżdżanie, wiesz, trupa. No ty... Ym, I zamiast, na, 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 wiesz, tak napędzać Kopać, to no. wszystko, to trzeba było po prostu powiedzieć: Ja robić film. I ten film po prostu puścić, bo to jest już strzał w głowę, nie, po tym nie ma powstania żadnego, nie, nie ma po tym powstania warszawskiego, nie ma powstania Janoszek, nie wiem gdzie Myśl, ona w ogóle... A myślisz? Wiesz... Myślisz, że nie? Myślisz, że nie będzie? Bo ja sobie myślę tak... Był jakiś czas temu, to nieporównywalna pewnie afera, ale te afery się tak co jakiś czas pojawiają. Było, yy, była afera z Dane z dwa lata temu. I co wtedy robią? Yy, bo żebyśmy też mieli tego świadomość, czego ludzie mogą nie mieć mhm. świadomość, którzy yy, oglądają. Jeżeli masz dobrego pr czy w ogóle kogoś, kto ci dobrze doradzi, to wtedy ten pr ci mówi: słuchaj, znikasz. Na 6 miesięcy, na rok jest cicho, cisza i faktycznie tak jest. Ci ludzie wtedy przez 6 miesięcy, rok czasu nie publikują zupełnie nic. I potem nagle jak Feniks z popiołów, oni wracają zmienieni, jakby wiesz, przepraszając za to co się wtedy wydarzyło, ale teraz oni już są zupełnie innymi ludźmi. Oni już się tyle, wiesz, i ludzie to kochają, ludzie kochają w Polsce zmianę, nawrócenie, Przepraszam. Ja nie wiem, czy ona się nawróci, ale ja mam przeczucie, że, no bo ona już gdzieś tam jest w Londynie w ogóle, wiesz, tam sketcha e, chyba e, w te zdjęcia tych serwetek w ogóle z tymi, z numerami telefonów restauracyjnie, nie, bo to jest po to, żeby zabukować u nich ponownie stolik, nie, ktoś tam do mnie dzwonił, girl, um. Ja uważam, że ona będzie teraz gdzieś tam grzebała po świecie. Albo wiesz, gdzieś tam w Londynie, czy tam w innych miejscach. No bo ona wciąż ma na tym Instagramie ten ponad milion tych obserwujących, no, nie? No. Za granicą nikt jej nie sprawdzi. No wiesz, nie. no nikt po polsku tam za bardzo nie mówi, nie? Żeby tam, wiesz, mogą jej wysyłać te filmy tego Stanowskiego i tak dalej, ale oni będą mieli ona, wiesz, że trochę Myślę, wyjebane, tak, nie? Tak, tak, tak. I ona się zaczepi gdzieś... No i teraz będzie tworzyć sobie nową bajkę, nie? Prawdziłą Tylko na innej poduszce. Będzie w końcu miała prawdziwą karierę, słuchaj, za granicą. Tak, A. na innej poduszce, nie? No. A co teraz, odchodząc na chwilę od show biznesu, co jest takiego w Londynie, czego nie ma tu w Polsce? Jakby? Czego cię nauczyło życie za granicą? Empatii. W ogóle wszystkiego chyba. Wiesz co, Londyn otwiera głowę, bo to jest... Um, to jest miejsce przede wszystkim multikulti. My jesteśmy w Polsce wiesz, wychowywani od dziecka, ja jestem wiesz, z lat 80. My jesteśmy w Polsce wychowywani na rasistów, homofobów, nienawidzimy ruskich, Niem Niemców i tak dalej. To było w nas wiesz, wpajane. No każdy to jest inny. Tak? Poza tym wiesz, w czasach, kiedy ja dorastałem tu z zagranic wiesz, ludzi z zagranicy, czy tam ciemnoskórych, czy jak to się mówi tutaj, czy azjatów, to w ogóle nie było. I wchodząc do świata tak kolorowego i tak, wiesz, pięknego i, wiesz, różnorodnego, tobie zaczynają się otwierać, wiesz, szufladki i nagle to wszystko, czego, to, co tobie mówiono, dochodzi do ciebie, że to jest złe że wiesz, że kurwa Murzynek Bambo wcale nie jest taki fajny, nie? Że to jest tak naprawdę rasistowski wierszyk. Mm, że programy takie jak Twoja twarz brzmi Znajmniej. znajomo promują rasizm, promują blackface. I wiesz, gwiazdy do nich chodzą, malują się na, na czarnych, no bo ojejku, to jest rozrywka. Przepraszam, a jaką rozrywką jest bycie na co dzień osobą czarnoskórą, ciemną skórą, czy wiesz, mieszaną? I spotykanie się z rasizmem i z wyzwiskami. Czy to też na siebie weźmiesz, malując sobie skórę kurwa na czarno? No nie. No właśnie. Więc wiesz, dlaczego przebierać się za rasę, którą nie jesteś? Nie mamy wystarczająco białoskórych, wiesz, tak, wykonawców, tak, to... których może załóżmy podrobić. Pewnie, A poza tym tak. załóż sobie na przykład perukę, zostaw ten kolor skóry, zaśpiewaj głosem tego artysty, to jest też już oddanie też mu szacunku. Ale Polska tego nie rozumie. Drake powie, że to jest bla, blackface. Macy Gray powie, że to jest blackface. Ktokolwiek tam inny był, bo ja to nazywam parodią, parodiowany, mówi, że to blackface, a Polska nie, 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 to rozrywka. No, no ja to, to akurat, wiesz, bardzo to rozumiem, bo ja to, jak ci mówiłam przed rozmową, mieszkałam mhm. w Londynie dwa lata, ale w Wielkiej Brytanii cztery i ja bardzo tęsknię za tą taką właśnie Otwartością ludzi na inność. Ja pamiętam, że szłam sobie, ja pracowałam, słuchaj, nie tak jak ty, bo ty chyba w Harrodzie pracowałeś, gdzieś mm -hmm. słuchałam. Wszędzie, co ty słuchaj, Ja zaczynam w ogóle od to nie, jak tam przyjechałem. Ja w End pracowałam, oh, słuchaj, przy Marble Arch. No. I pamiętam, jak wyszłam kiedyś z tego End Summers i tam szedł tak, takim pewnym krokiem, taki mężczyzna, który był dosłownie w szlafroku w te różowe serduszka. I ja tak sobie pomyślałam, Kurde, jakie to zajebiste, że nikt na to nie zwraca uwagi zupełnie. Nie, ale też jest to wspaniałe, że w Londyn ma do siebie to, że ludzie się do siebie gdzieś tam uśmiechają. Wiesz, przychodzisz do sklepu i jest Hi, good morning, a jak wychodzisz, to, no, to jest Have a good day. Tak. Um, I zawsze wiesz, to może być ten mały angielski small talk, ale jest uh, You're right, yeah I'm fine, you're right, yeah I'm fine, ale to jest, to jest wiesz, brzmi inaczej. Wchodzę wczoraj do żabki. <laughs> Dzień dobry. Chcesz hot doga? Nie. Dzień dobry. Dla kogo dobry, to dobry. Wiesz, w ogóle po prostu od razu zjazd formy na twarzy, nie? Grob, grobowiec. No. Ci ludzie, wiesz, tutaj przechodzą, nie non stop ktoś tam zaczepia, nie? Oh my god, love your shoes. Czy tam, wiesz, you look great. Tu tego nie ma, nie? Tu wiesz, jakbyś zaczepiła kogoś i powiedziała, Ty wyglądasz zajebiście, to byś została wpierdol. Tak, ale nawet nie musisz nawet tak. Wystarczy, że jak ktoś się ciebie zapyta, jak się masz, a Ty powiesz, super, zajebiście, wszystko jest ok, to ludzie na Ciebie patrzą. Tak, Dziwnie. Bo, bo, tu jest, bo tu jest konkurs na kto ma gorzej, nie? Tak, tak. To jest od lat tak, po tak, prostu, tak, wiesz, um, kiedyś pisałem taki tekst, że jak nie z nosa, to z dupy, nie? Nos to coś ci kapie po prostu. Polacy cierpią na wieczne upławy. Zauważ na przykład, jak, jak tu wygląda spoty, jak wyglądają. Spoty reklamowe. Tu jest non-stop, lek na coś nie. Tak, Od bólu jest... głowy, po prostu, wiesz, po, po bólu dupy sztaczkę, nie. Tak. Więc ale... oglądasz te reklamy, i ty jest już chora, i się zastanawiasz po prostu, to jakie dropsy dzisiaj sobie kupię. I uwielbiam wiesz tą narrację, jak tak czasami mi się zdarzy, wiesz, nie wiem, nawet gdzieś tam do kogoś, jakiegoś członka rodzi mojej rodziny napisać, że wiesz, coś tam może nie. Do... Nie, 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 że ma rodzić, ale że coś może jest nie do końca, wiesz, tak jak powinno być, i zawsze jest. No ale mojej siostry, mamy, tak. córka umiera tak. właśnie. Na... Tak. Wiesz, zawsze musi być to porównanie. Tak, bo to jest zawsze ta akcja, pod tym boli mnie kręgosłup. Bo jest to moja droga, tato już nie może w ogóle chodzić, wiesz, nogi jest z wypadały. No ona ma gorzej, nie? A, a, a ty już, wiesz, to słyszysz. No ale dobra, ale tamtej to w ogóle i nogi, i ręce, wiesz, i tak dalej. Jakąś komuś <laughs> głowa już odpadła. Więc wiesz, to jest takie chowanie siebie na żywca, nie? Kto ma gorzej? No. Tak, i tego mi brakuje. Tego mi brakuje. I ja y, w ogóle do Londynu to wracam myślami y, non-stop, że, że jednak tam. Y, y, tam, tam się ciężko żyło, bo ja w kontekście takim wiesz, finansowym to pamiętam, że czasami było tak, że musiałam wybie wybierać czy skakać przez bramkę metra, bo nie miałam na ten na doładowanie oyster karty no. <gry> czy kupić sobie coś do jedzenia, ale... ale było zajebiście. Ale ja miałem to samo. Wiesz, to nie jest tak, że moja bajka w Londynie była wspaniała. Tutaj w Polsce jest jeszcze takie pokutuje przeświadczenie, że jak na przykład pracujesz gdzieś tam w sklepie, o Jezu, jaka tam chujowa praca. Tylko, że żeby dostać się do tego sklepu, mm. to ty przede wszystkim musisz, wiesz, mówić przynajmniej dwoma językami, najczęściej, no chyba, że jesteś z Wielkiej Brytanii, interesować się bardzo modą i znać wszystkie nazwiska i trendy i mieć doskonały kontakt z klientem. klientem. W Harocie... Ja nie na... dostałam tam pracy, więc to nie jest wcale łatwe, My nie chcieli. <laughs> no, czyli ja, dostałem, ja dostałem tam robotę, natomiast, wiesz, oni przyjmują 1,25% ze wszystkich CV, które oni otrzymują, uh -huh. a otrzymują parę milionów. Tak. Um, to jest ulubione miejsce do pracy. <laughs> um, ale um, ja się strasznie tam męczyłem, wiesz? Um, bo ja wtedy pracowałem jako retail uh, coordinator dla uh -huh. uh, takiej marki Seven for, uh, for All Mankind, uh, jeansowej. Nie polecam. Um, <laughs> strasznie ludzie tam pracują. <laughs> Natomiast. Um, ale pracy była... tam ciężko dostać. Tak, ale wiesz, ale tam jest nudno, bo tam przechodzą ci turyści, masz tam, tam tych ludzi, wiesz, którzy przyłażą, wiesz, którzy są miejscowi, masz tam dużo celebrytów i tak dalej, ale wiesz, oni często nie kupują, do Haroca się chodzi po to, żeby do tego haraca zobaczyć. Tak, albo pójść do restauracji. Tak, wiesz, ja, ja, ja cały ten retail e, tak dalej, ja to wszystko odwaliłem tam. Bo ja jechałem do um, Londynu, żeby robić staż prasowy um, w biurze Owian Westwood. Ale tak wow. się stało. E, tak, ale tak się stało, że w samolocie do Londynu otrzymałem maila, bo tam wtedy Polka w ogóle była. Um, tak, ona była na górze, jak to się mówi, i wiesz, i trzymała tam pieczę. Okazało się, że ona po prostu czytała te, jakieś tam moje teksty i po prostu stwierdziła, aha, ty, to ty. No to cześć. Więc teraz ja jestem w samolocie, samolot ma startować za 5 minut, ja I... mam bagaże spakowane i mam maila, że ja nie mam tej roboty, nie? No i teraz wybierasz, co robisz? No lecisz, czy zatrzymujesz samolot, ale Whitney Houston nie i wiesz, <grym 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 tylko bez <grym> Kustnera na pokładzie. Żeby jeszcze był, nie? No i no mówię, chuj nie, lecę. Wiesz i dwa pierwsze miesiące, bo mnie się wydawało w ogóle, i o tym też wiesz, warto powiedzieć, że jak ty lecisz za granicę do takiej Anglii, no to jeżeli tu pracujesz przez, ta, nie wiem, 10 lat, ja wtedy pracowałam chyba już z 5 lat, wiesz, w mediach i tam pisałem i miałem doświadczenie, wiesz, gdzieś tam w sklepach, gdzieś, znaczy w sklepach. I wtedy pracowałem jako menadżer w ogóle takiego concept storeu, ale też pracowałem już jako dziennikarz w DJ-magu, w Wajsie i w Glamour. Więc ja miałem, wiesz, tych robót C4 wtedy. Tylko, że ja składałem rubrykę modową, muzyczną, więc miałem 12 stron. To były też, wiesz, na tamte czasy mega spoko pieniądze. Um, więc poodkładałem, mówię, dobra, no to lecimy. A tam się okazało, że musisz zaczynać od zera. od zera. Nikogo nie interesuje to, co ty robiłaś w Polsce, jeżeli nie miałaś nigdy pracy tu. No i wiesz, ja zaczynałam od top shopu. No bo taką pracę dostałem. Mój ulubiony sklep to był na Oxford. A później, wiesz, a później, a później, wiesz, losy się toczyły tam inaczej. Tu jak byłem czyimś, wiesz, personalnym asystentem tu dla jakiejś projektantki mody, tu gdzieś tam, wiesz, było Versace, tu gdzieś przewinąłem się przez Wiktorię Beckham. Potem pracowałem dla projektantki Perfum, która robi, wiesz, film, perfumy do filmów. Dla, wiesz, top aktorów pracuję, wiesz, na coś języczony Deppem czy Jude Law. No teraz, wiesz, robię zupełnie inne rzeczy, bo z kolei jestem studio managerem dla projektantki wnętrz. Okej. Okay. I to jest, wiesz, ja mam bardzo cool życie tam, a tu mam swoje pisanie. I to jest fajne, że ja mogę połączyć, wiesz, jakoś tam te dwie takie pasje i, i, i światy, bo ja bym oszalał, jak miałbym być, na przykład, jak miałbym tu mieszkać, na przykład, jakbym był w jakiś sposób taki, wiesz, rozpoznawalny. Nie daj Panie Boże. A nie chciałeś pisać tam. W sensie... Wiesz co ja pisałem, bo ja tworzyłem w ogóle magazyn w Nowym Jorku. Miałem kilka publikacji też w UK. Natomiast ja zawsze, bo ja jestem taki wiesz, bardzo um, krytyczny um, wobec siebie. Godziny? Ja uważam, że nie byłbym w stanie tak napisać po angielsku jak wiesz, jak po polsku. Ale jak już usiądę i napiszę, no to wcale nie jest tak źle. Mm. Tylko że jednak wiesz, um, to jest mój pierwszy język, jest no tak, łatwiej. Tak, łatwiej, pewnie, że szczególnie więc... tak chodzi o jakieś słowotwórstwo i Dokładnie. Ja tam wiesz, sobie tworzę słowa i tak dalej, jestem dosyć szybki, wiesz, jak to się mówi w ripostach, mm. ale mm, to jeszcze nie jest ten czas. Ja wiem, że ten czas wiesz, przyjdzie, że usiądę i się odważę. A na razie jeszcze wiesz, gdzieś tam się uczę, ja mam dużo w sobie jednak, wiesz, takie pokory trochę, nie, że nie muszę wszystkiego umieć, nie, no, nie muszę nie. wiesz wszystkiego potrafić, nie przejdzie na to czas. To też jest ważne. A słuchaj bo gdzieś też słyszałam, słuchałam, czytałam, to temat depresji to się pojawił u ciebie tam za granicą, bo chyba mówiłeś, mm. że doświadczyłeś, to było w Wielkiej Brytanii czy, mm. czy jeszcze w Polsce? To znaczy wiesz co, mnie tam depresja w ogóle toczyła od wielu lat, tylko że żyjesz, wiesz, z nią i za bardzo nie wiesz co to jest, co to jest? No, jak to jak to zjeść. Aha. Ym, I ja w, roku, w, w bo ja w ogóle w, od 2012 mniej więcej roku do 2015, czyli 3 lata, nie napisałem nic. Mm -hmm. Żadnego, w ogóle ja sobie znikłem. Mm -hmm. Nie, nie było nigdzie w mediach, wiesz, zakończyłem wszystkie współpracę. W ogóle pisałem wtedy jakiegoś tam bloga, bloga też zamknąłem. Nie, nie było. No i każdy się zastanawiał, wiesz, bo, bo ja nie byłem też w jakimś złym miejscu wtedy. Ja pisałem dla wielu, wielu tytułów, miałem, wiesz, dużo tekstów w szufladzie. To nie jest tak, że ja się pojawiłem 5 lat temu. Ja, pis, ja piszę od 2003, i wie, wiesz, miałem mnóstwo publikacji wtedy. Nie było Facebooka, tylko było grono. <grym, 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 pisałem, albo nasza później, klasa. Później, wiesz, swojego Facebooka kasowałem z pięć razy, mm, więc ja tak co trzy, cztery lata kasuję Facebooka, żeby każdy, nie było ze, w internecie. Każdy przechodzi. No, i wiesz, więc wiesz, więc... To doświadczenie to gdzieś tam na CV gdzieś tam było, było. natomiast um, w 2016 roku zdałem sobie sprawę, że jest coś nie okay. mm. No bo jeżeli nie możesz wstać z łóżka, nie możesz wstać, po prostu kurwa wsiąkasz, nie? jak wiesz, jak kupa w Pampers. Um, to um, sort. Po prostu wiesz, jako mama 13 wiecznego dziecka, <grym> to wiesz, to, um, to jest taka sytuacja, że no, no wsiąkasz, nie? I patrzysz ten sufit, on jest w ogóle czarny, nie? I wiesz, i, i oglądasz go jak kurwa telewizji, w której nic nie leci, nie? I patrzysz w jeden punkt i się zastanawiasz w ogóle, co ja tutaj robię. U -u. Mm. <grym> i i. i um, Pomyślałem, że warto poszukać jakiego, jakiejś wiesz, formy terapii. I wtedy w ogóle Beata Pawlikowska wydała książkę, że tam wyszłam z niemocy, depresji, w ogóle tam bez wiesz, lekarza, no, no. bez specjalisty, bez niczego. I ktoś mi to podesłał. Ja zacząłem to czytać, ale ja się tak wtedy strasznie wkurwiłem. W sensie ale... na tą książkę? Tak, no? ale tak niesamowicie, bo ja nie czytałem nigdy takiego pierdolenia, wiesz? I ja mówię, kurwa, co to jest, nie? Ja wtedy siadłem i tak. Pamiętam, pamiętam, że to była w ogóle druga w nocy. Mm. I e, mieszkałem wtedy u takiej mojej znajomej, wiesz gdzieś tam w warehouse i ja, Ona widzi, że jestem taki wkurzony, mówi: Chcesz jointem, ja wydaj mi tego joint'a, nie? Coś zjarałem się po prostu jak szmata, e, ale usiadłem, mówię: Wiesz, bo czasami ja w ogóle nie palę, e, wiesz, jointów jakoś super często. Zdarzy mi się czasami gdzieś, wiesz, to wszystkich znajomych, ale ja bym nie mógł tak funkcjonować, bo jesteś wtedy żywym zombie. Mm. Ale wtedy pamiętam, że to, wiesz, jakoś tak mnie podbudowało, mówię, że to dałeś kurwa, piszenie. Ja napisałem wtedy, jak wygląda depresja z, wiesz, jakby z mojej strony, jak ja ją widzę. Że tak naprawdę to nie jest tak, że się bujasz na hamaku, tylko, że, wiesz, jest łóżko, wiesz, sranko, łóżko, sikanko, łóżko, ewentualnie lodówka, o ile masz ochotę cokolwiek jeść. Um, i może prysznic, nie, raz w tygodniu. Jak już wiesz, czujesz, że bardzo śmierdzisz. Um, I że wiesz, że to, to nie jest tak, że ty możesz sobie wyjechać i się po prostu wyleczyć. I że w ogóle pani biedoli, bzdury. Ja też źle trochę napisałem wtedy, bo ja, wiesz, uznałem, że jej forma depresji, wiesz, że, jakby, że moja forma depresji jest jedyną. I to było złe. Ale wiesz, ale wtedy tak na to zareagowałem. Dzisiaj też wiem, że ten tekst na przykład bym zupełnie inaczej, nie wiesz, przeredagował. Natomiast pisałem tam właśnie o tym, wiesz, o tym suficie ciemnym i, i, i o tym, wiesz, łóżku, które wciąga i tak dalej. I pamiętam, że ja wysłałem wtedy ten tekst w ogóle do Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Mm. I poszedłem spać. Okay. I poszedłem do pracy. A ja wtedy zaczynałem swojego takiego nowego, wiesz, fanpage'a, na którym miałem, nie wiem, tam z 500 osób, może, nie? Obserwując jakieś tam pisałem bzdury. Bo to było taki, wiesz, tak. Próbowałem gdzieś tam wiesz, wrócić, ale za bardzo nie było, jak, wiesz, tak za trochę zainteresowania, czy tam, wiesz, to nie było. Nie wiedziałem za bardzo, jak to rozchulać, nie? No. I poszedłem do roboty. I ja wtedy pracowałem mm, mom, tak moment, w, 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 u tego Jimmy Choo w butiku. Mieliśmy przerwę, bo. Godzinie... Znam takiego pana. Mhm. Znam, znam takiego. <grym> no, i mieliśmy, mieliśmy e, wtedy przerwę o godzinie pierwszej. A jak wiesz, tam nie można mieć telefonu na, 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 na sklepie czy w ogóle gdziekolwiek. Więc on był pochowany. Ja otworzyłem ten telefon, wiesz, i mi Facebook wybuchł. Eksplodował. Ale wybuch. Tam było tyle wiadomości od ludzi, którzy wiesz, mierzą się z, z tym Deprecya. samym. Mhm. I oni zaczęli opowiadać mi swoje historie. Wiesz, były takie wiadomości, że wiesz, zastanawiałem się, czy odebrać sobie życie i ty mi, tą, tym tekstem w ogóle pomogłeś. I ja wtedy stwierdziłem, że dobra, to jest czas, żeby pomóc sobie. I oczywiście, wiesz, w Londynie, żeby dostać się w ogóle gdziekolwiek, no to czekasz pół roku, więc wiesz, przez pół roku zdążysz się pięć razy pochlastać. Albo płacisz takie pieniądze, że, że no, no, sorry, tak. ale cię nie stać, nie? Ja zdecydowałem się wrócić do Polski wtedy na 9 okay. miesięcy. No i na terapię chodziłem tak, jak wiesz, po cukierki. Trzy razy w tygodniu, nie? No bo wiesz, terapia, godzina kosztowała tam 100, 120 zł. Nie wiem, jest pięć koła wydałem na to wszystko, ale ja sobie uratowałem życie. Ale to podziwiam, bo ja bym nie była w stanie trzy godziny w ciągu ty... W sensie, ludzie sobie nie zdają. Ja akurat fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ludzie sobie też nie zdają, że terapia to nie jest też. To do końca tak, jak wygląda w firmie, filmie amerykańskim, że ty idziesz, kładziesz się na kozetce i po prostu jakby to, to bywa męczące, wiesz, gadanie o, e, o sobie, znaczy wiesz... o swoim życiu, o jakichś swoich emocjach. Ja czasami jak pogadam przez godzinę u tego terapeuty, to wychodzę i po prostu kurwa mam dość, nie? Nie, bo ja, ja mam tyle, wiesz, osobowości, że e, co spotkanie leczyło inną. <laughs> w każdym razie em, to jest, wiesz, taka... Mm, bo ja w ogóle założyłem sobie od początku, że ja nie chcę żadnych psychotropów. Mm -hmm. Bo jako artysta ja muszę mieć przepływ emocji, ja nie mogę być konstantnie, ja nie mogę być kupą. No tak, tylko musisz wiesz, to... ja muszę, muszę być rozwolnieniem, nie? <laughs> że po prostu, wiesz, ja muszę mieć tę strachę myśli, żeby te metafory produkować. A jak wiesz, narzesz się dropsów, no, tak, ty... no to jesteś, wiesz, no od no, żywych trupów nie? Trochę. Ja wiem, że niektórym to bardzo pomaga, pomaga. I, wiesz, i oni muszą, bo to wiesz, ich troszeczkę wyzeruje, ale pomoże im, wiesz, ocalić w ogóle życie. życie. Natomiast ja wiedziałem, że chcę zawalczyć o siebie trochę inaczej, wiesz, że ja chcę rzeczywiście tą swoją psychę przorać. I to było ciężkie, bo wiesz, bo ty wracasz do tych czasów dzieciństwa, widzisz różne mechanizmy, w które byłeś, wiesz, wplątany, widzisz jakąś taką, wiesz, też niezgodę nagle swoją, albo to, że na, załóżmy, przemoc wobec siebie, czy tam wykorzystywanie, wiesz, przez tam rówieśników i tak dalej, nie reagowałeś odpowiednio, tylko, wiesz, stawiałeś się tam w roli ofiary, a ja później sobie tam kurwa, ja nigdy nie chcę być ofiarą, nie, ja zawsze będę, wiesz, boss. Dlatego ja zawsze powtarzam, nie? Never a victim, always the boss. I to jest, wiesz, to jest fajne, to jest takie moje motto teraz, nie? Że e, nawet jeżeli coś tam mi się złego, wiesz, wydarzy, to ja już siebie nie widzę, wiesz, w roli mazidła, takiego że wiesz, że... No mazidła, nie? Że... Hy. Tylko zdam no, sobie radę, nie? Tak, to ja, to ja nawet wczoraj o tym trochę pisałam u siebie na Instagramie, bo y, dostałam jakąś taką wiadomość od dziewczyny, że, wiesz, że ona... Y, akrobatykę, czy coś tam coś zawodowo ćwiczy i że jej trener mówi notorycznie, że jest za gruba. I ja, ja pamiętam ze swoich lat dzieciństwa, wiesz, mhm. że jak ja tańczyłam, to to takie, wiesz, wiadomo, środowisko tancerki, baletnice, wiesz... Ja też ten e, a, no widzisz. E, to, to tam nie było czegoś takiego, żeby ten trener się zatrzymał i pomyślał sobie, hej, to jest dziecko, może nie. Tylko faktycznie było, ty jesteś za gruba, to było taki body shaming i to in, in front of everyone, nie? Mm -hmm. I tak nawet właśnie wczoraj napisałam, że chciałabym wtedy potrafić tą Anię ochronić przed takim głupim komentarzem. Dorosłego to znaczy człowieka, tu jest nie? jeszcze jedna rzecz nie? że jeżeli słyszysz coś takiego od trenera to takiego trenera się zmienia no tak, tylko wiesz, tak jako samo, dziecko możesz nie mieć tej takiej siły wtedy oczywiście twoje rodzice powinni tak, być na tyle tak samo jak e, idziesz załóżmy na, nie wiem jakąś, załóżmy do ślubu idziesz i słyszysz od jakiejś tam pani że musisz schudnąć, nic kurwa nie musisz to kiecka nie. ma na ciebie pasować, a nie to do kiecki, do kiecki. Nie, no dokładnie tak, ale to, to co powiedziałeś, że już się nie, poda, nie, nie, po, nie pozwalasz stawiać w roli ofiary, to, to ja to. Znaczy, wiesz, ja, ja, e, i... widzisz, ja mam w październiku cztery dychy, nie? Nie widać. E, na dzięki, ostrzykam, ostrzyk, ostrzyknięcia. Nie, widziałam, wczoraj że mówiłeś, że się nie ostrzykujesz na instastory. Czekaj, czy byłeś gdzieś tam u jakiej, w jakiejś... No, ścikiwać się, się właśnie. Um, nie, wiesz co, um, ja mam cztery dychy na, na karku i dzisiaj stawiam bardzo jasną granicę. Ja mam ten swój hashtag, który w ogóle kiedyś mi podsunęła Jolka Wierzbicka, która e, miała taką e, markę od czapy, którą mm. zresztą bardzo lubię pozdrawiam. Um, I ona mi podsyłała taki, wiesz, hashtag zapraszam wypierdalać. I ja sobie go przywłaszczyłem. I jakieś tam, wiesz, takie memeje mi pisały, że o, bo to jest takie bardzo, wiesz, przemocowe i tak dalej. Mówię, wiesz co, to nie jest w ogóle przemocowe. To jest bardzo grzeczne. Wiesz, no zapraszam w końcu, nie? Pewnie. Ale z drugiej strony to stawia e, Pewną... linię. Bo kiedyś ja sobie pozwoliłem wchodzić na web. Wiesz, ci ludzie mogli przyjść, naobrażać mnie, ja nie, ja nie blokowałam. Ja w ogóle, wiesz, strasznie byłem dumny z tego, że ja nikogo nie mam zablokowanego. Ale przychodzisz, ten twój Instagram, czy tam ten twój Facebook, to jest twój dom, to jest to, czego zaczynasz, wiesz, dzień, jako mycia zębów, nie? Mm. I dlaczego ja, otwierając rano mój własny internet, moje podwórko, mam tam widzieć gówno? I dlaczego mam się nim karmić? Cudzymi jakimiś, wiesz, żalami? Bo Bartku, bo ja o tobie myślę. Kurwa, sorry, ale chuj mnie interesuje, co o mnie myślisz, bo ty mnie nigdy nie poznałaś, nie? Mm. My się nigdy nie widzieliśmy, ale ja sobie wyobrażałam, no to wyobrażaj sobie dalej, wiesz, jak ja byłem, słuchajno młody, to sobie wyobrażałem, że uprawiam seks z Alicia Silverstone, nie, bo mi wisiała na plakacie z brawo, wiesz, na ścianie. No i co, i teraz mam do niej powiedzieć, ej, fajnie było 13 lat temu, czy tam, wiesz, 10 lat temu, no, przecież to się nigdy nie wydarzyło. Ludziom się, wiesz, jakoś tak styki w głowach po, wiesz, poprzegrzewały, i myślą, że jak czytają Twojego tam bloga, czy tam Twoje teksty, czy obserwują, załóżmy, ciebie na rolkach, czy wiesz, ćwiczącą, to już o tobie coś wiedzą. No tak, wszystko. Yy, wszystko. Ale właśnie, co myślisz o takim stwierdzeniu? Bo to jest coś, co się pojawia bardzo często, i to nie tylko u mnie, bo ja to tak wiesz, obserwuję, że najczęstsze jest takie stwierdzenie. Bo ty jesteś osobą publiczną, więc ty musisz się liczyć z tym, że ludzie będą cię. Ja nie jestem osobą publiczną. Prowadzę profil publiczny. Ja nigdzie nie stoję z wypiętą dupą, żeby mnie w nią ruchać publicznie. Publiczne są toalety. I jeżeli chodzi właśnie o to, że. Bo ty jesteś osobą publiczną, to musisz się liczyć. Nie, ja się nie muszę liczyć. Ty możesz nauczyć się zamknąć rej. I to mi się bardzo podoba, ja to podkradnę po prostu. bo to jest algorytm prosty. Ty możesz nie pisać tego komentarza, a jeżeli myślisz, że możesz, to pokaż mi zaproszenie, które dostałeś do mnie listownie, żeby przyjść na mój profil. Hmm. To był Twój wybór. Ja cię na niego nie zapraszałem. To jakiś aktor powiedział: Jezu, jak, jak się nazywa ten z. No, dzięki. A. To właśnie on powiedział nie, że em, jeżeli. Em, poczekaj, to było. Mm, że jeżeli, nie masz jeżeli, do mnie? jeżeli masz ze mną problem, ale nie masz do mnie numeru telefonu. No to nie masz prawa mieć tego problemu. To nie znasz mnie na tyle, żeby mieć ten problem. Nie? Ostatnio to cytował też Tom Holland. Tak, film. bo ja, ja się w jakimś fale to nie wyłożyłem i cytowałem Holanda. Nie okazało się, że to powiedział ktoś inny. Tak, tak, bo ja to ostatnio widziałam właśnie w podcaście z Jamesem i jak Tom Holland to mówił i to też mi się bardzo spodobało. I ja też zawsze sobie myślę, że tak na dobrą sprawę, każdy, kto ma profil na Instagramie czy na Facebooku, nawet jeżeli to jest grażyna, która ma pięciu followersów, no to można by uznać, że jest to publiczny Osobym profil. Tak. tak, no więc Wiesz, znaczy, a... wszyscy jesteśmy dzisiaj osobami publicznymi w takim razie, bo wszyscy mamy publiczne profile. Tak. Czy to na TikToku, czy na Instagramie. Czy na Facebooku. E, i, I tak dalej. I piszemy posty publiczne, więc wszyscy jesteśmy w takim razie publiczni. A ten hejt e, jakkolwiek ci kiedykolwiek dotyka? Jak ci... Ja, nie mam, ja nie mam hejterów. Wiesz, ja myślę, że to są ludzie. Nie, ja myślę, że to są tacy ludzie, którzy e, zazdroszczą mi, i mi czegoś e, i po prostu wiesz, jeszcze nie są fanami. Jeszcze. Ej, podoba mi się. To ja też teraz będę miała takie podejście do tych, którzy ja się... piszą, że wyglądam jak zapiekanka z Auschwitz. On jeszcze że nie. Co? To ty komentowałeś nawet, tak? Nawet kiedyś to skomentowałeś, dostałam taki komentarz, że wyglądam jak zapiekanka z Auschwitz. O Jezus, Maria. To on jeszcze nie jest moim fanem, po prostu. Nie, nie, to jeszcze nie jest fanem. Ja, po, ja, ja wychodzę z takiego założenia, że wiesz co? Oczywiście są jakieś trole i tak dalej. Wiesz, ja dostawałem różne tam nagrania w ogóle, że ktoś mi na przykład wysłał nagranie jak wymiotuje, nie? No Naprawdę, wiesz, nagranie brzmiało blee, i wiesz, płuczka, i tak dalej, mm, i na twój krzywy ryj. No pomyślałem, Boże, ale musi być nieszczęśliwa, nie? Może, ale wiesz, może ma bulimię. Więc przestałem się śmiać, no bo mi się no zrobiło tak, szkoda, nie? nie, nie? No pomyślałem, że, a może zaburzenie jak chciał się tym podzielić, no to wiesz, wzbudził po prostu moją empatię. Wiesz, tutaj wiesz, e, często przychodzą jakieś tam komentarze. Jesteś grube, jesteś taki, straki, owaki. Ja o sobie to słyszałem, odkąd zacząłem pisać w mediach. Więc jakieś 20 lat. Wymyślcie coś nowego. Nowego. Albo na przykład w Polsce też pokutuje to, że wiesz, do na jakieś profile e, i wiesz, wyzywają ludzi od pedałów, nie? Ale ja nie wiem, co tam jest takiego bardzo obraźliwego w tym słowie: z pedał, nie? No przecież to jest kurwa część roweru, nie? No to co mam wspólnego, czy tam kto ma to coś wspólnego z częścią roweru? No nic. Więc, wiesz, ja dotknęły mnie, znaczy dotknęły, nie dotknęły, ale wkurwiły mnie e, w sytuację, kiedy moja mama chorowała mm. i były życzenia e, jej śmierci. No, nie w ogóle to, to tego sobie nie wyobrażam, bo to był no, e, nowotwór otwór piersi. Tak. Mama miała, wiesz, e, raka piersi e, dwa lata temu i ja, ja nie bardzo wiedziałem, czy ja chcę to. Upubliczniać. O, o, opisać. Ale pomyślałem, że jest tyle kobiet, które zmagają się z rakiem, i że może, jeżeli wiesz, um, przedstawię naszą historię, a przecież nie wiedziałem, jak ona się skończy, mm. że może w jakiś sposób, wiesz, um, tym innym pomogę, nie? że um, albo pójdą się po prostu badać. Badać. Um, a wiesz, jako um, ktoś, kto ma te zasięgi, uważam, że wiesz, moim obowiązkiem jest też przekuć je w coś dobrego. Dobrego. Mhm. Um, i wiesz oprócz tego, że się pisze o tam celebach, srelebach no to czasami wiesz, chciałbym być jak głosem takim rozsądku. rozsądku no i przyszedł właśnie wtedy ten rak i wiesz, um, kobiety zaczęły się dzielić swoimi właśnie też historiami i tak dalej ale wtedy pojawiały się wiesz, że no powinna zdechnąć na przykład albo ktoś powiedział, że jest bezcyckową kurwą o oh, wow no to, ale to już jest wiesz, To znaczy, inny ja wtedy, znaczy ja wtedy, ja to zgłaszałem wszystko, wiesz, oczywiście policja nigdy nie może zrobić i tak dalej. Natomiast przysięgam, naprawdę, bo ja mm. jestem, wiesz, pacyfistą, mm -hmm. ale gdybym taką osobę dorwał. To bym powyrywał jej nogi z dupy i po prostu tą nogą jeszcze łeb rozjebał. Nie, no nie dziwię się. To tak jak ja wciąż słyszałam, że tak, życzenia też śmierci mojego dziecka, więc. To znaczy, ja nie wiem, ja nie wiem kim trzeba być, żeby takie rzeczy pisać. Nie, też nie. Wiem. Wiesz, bo mm, karma to jest jednak, wiesz, sprawiedliwa. Ona po ciebie przyjdzie. Prędzej czy później. Jeżeli życzysz komuś tak bardzo źle. No to znaczy, że musisz być kompletnie zawichrowaną, bardzo nieszczęśliwą osobą we własnym życiu. Mm -hmm. I wiesz, i później tak sobie pomyślałem, że dlaczego właściwie ja mam wiesz tę osobę tam e, hejtować jeszcze bardziej? E, stwierdziłem, Ty już jesteś, wiesz, hejtowana przez samego czy tam samą siebie. E, ja kiedyś wiesz publikowałem w ogóle przecież e, różne tam takie wiesz teksty, które padały w moją stronę, ale ja jestem pyskaty, wiesz? E, ja, Jak mi ktoś tam jedzie, no to mówię, e, tam zostaw mnie. Ja nie lubię zostawiać, ja właśnie wiesz, Oj, lubię, lubię iść na klaty, nie? <laughs> wiesz, że chcesz się kurwa biznes, no, dawaj, nie? Znam. To. No, także ja nie odpuszczam i wiesz, i ja też próbuję tak odpisać... I jesteś tak za tyaku, Ja jestem waga. Okej. Okay. No, ja to... muszę mieć zawsze balans, więc jeżeli ktoś mi dopierdala, no to ja muszę dopierdolić z drugiej strony, czajisz. Bo ja jestem byk, więc ja z kolei, wiesz, nie, nie zapominam nie, to nie... krzywdy. Ale nie, to ja też nie. Ja wybaczę, ale nie zapomnę. Nie zresetuję ci cały system. No. <laughs> tak, coś, coś w tym jest. A powiedz mi, e, e, zbliżając się powoli do końca Polacy potrafią wspierać, bo ty na Instagramie piszesz treści, za bardzo nie, nie, nie masz, przynajmniej nie zauważyłam, treści sponsorowanych w związku z powyższym na Instagramie za bardzo nie zarabiasz, w sensie mhm. nie spieniężasz, ale też mówisz o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę cię wesprzeć poprzez PayPala czy Patronite, to jest taka możliwość, mhm. że będziesz za to wdzięczny, bla bla, 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 bla. Potrafią Polacy wspierać, czy nie? Czy to jest raczej takie, wezmę najwięcej za darmo, ile się da? Tak. tak. Ehm, Polska kocha za darmo. I to nie, wiesz co, To jesteś Polacy potrafią wspierać mega, wiesz, e, dobrze, ale na przykład, wiesz, dobrym słowem, chociaż, wiesz, finansowo, czy gdzie? w ogóle e, inaczej. W Polsce e, akcja, że podpinasz sobie Paypal pod swój profil, albo, że podpinasz sobie Patronite, Podchodzi pod żebranie. Mm. Dla nich to jest żebranie. Więc teraz wiesz, bo ja nie będę ci płacić za to, co sobie piszesz na Facebooku. No to w takim razie sobie nie czytaj tych treści, treści. załóżmy na tym Facebooku. Dzisiaj my wszyscy w ogóle twórcy idziemy w stronę monetyzowania własnej pracy. Dlatego jest, wiesz, ten Patronite, na którym są jakieś tam treści, ale z drugiej strony, ja myślę, udostępniam już tyle rzeczy publicznie, że ten Patronite powinien być taką, jakby, wiesz, moją trochę skarbonką. Mając 51 tysięcy obserwujących na Facebooku, ja mam 112 patronów. Mm -hmm. Gdyby, wiesz, chociaż 10% z tych ludzi przyszło i wpłaciło mi te 10 złotych na miesiąc, to ja sobie, wiesz, mogę pracę ograniczyć inną do minimum, mogę tworzyć content, Więcej. zatrudnić ludzi i stworzyć rzeczywiście fajne, niezależne media. Ale wiesz, to nie jest tak, że wszystko Ci przychodzi za darmo, prawda? Mm. Moi czytelnicy akurat są super cool Jak trzeba było, wiesz, zebrać kasę na to, żeby zrobić, wiesz, film promujący książkę Bo oczywiście wydawca ma jakieś tam, e, wiesz, budżety Jasne. Ale to nie były budżety, które mi się spinały Chciałem zrobić coś po swojemu, wiesz mm, Tu Bookend, który jest moim wydawcą Jest takim, wiesz, wydawcą mega otwartym i mega cool Oni, wiesz, przyjęli moją okładkę, która jest hardkorowa hmm, Tą nową w sensie, czy hmm? tą z e, poprzedniej nową. książki Nową, dobra. nową ona jest hardkorowa, ale jest zrobiona, wiesz, po mojemu. Do tego jest, wiesz, zrobiony też film promujący książkę i na tym była potrzebna zrzuta. I ja te pieniądze zebrałem 24 godziny. Także, wiesz, dzięki wszystkim czytelnikom i patronom to się w ogóle udało, więc ich nazwiska są wymienione, wiesz, i w filmie, i wymienione są, wiesz, w książce, w podziękowaniach, więc to zależy, wiesz... Kiedy? Bo nie można powiedzieć, że Polska wiesz, jest niewspierająca i tak dalej. Ci ludzie są fajni. Ja mam swoich stałych czytelników, których ja z, wiesz, znam, widzę nazwisko, ja wiem, kto, wiesz, to, kto jest. to jest. No? Na zasadzie, bo oni przychodzą, oni komentują, oni, oni są. Ale są też, wiesz, tacy, którzy na przykład przychodzą ci, nie wiem, raz, a ja cię czytałam, ale teraz zrobię ci unfollow, nie? Kurwa, co ja jestem? Hala odlotu? <laughs> Żeby wiesz, informować no. mi, że ktoś ale opuszcza w ogóle taką party. Tak, tak. Ale ja nie wiem, skąd jest ta potrzeba. Czy to jest potrzeba zauważenia? Tak, chcą być ważni? No. Czy, myślę, że tak. Myślę, że każdy człowiek chcąc, nie chcąc, ma w sobie taką potrzebę, żeby po prostu być zauważonym i ważnym. No krótko, i, i no cool, ale wiesz, nie... no, jak masz ochotę opuszczać mój profil, to weź w to F-16 i na ranie. <noise> no tak, też, też mam takie, takie podejście. Ale no, byłam tego ciekawa, bo, bo widziałam, że. Y że jest u Ciebie taka, taka możliwość, a ja trochę mam takie odczucia. Ja nie mówię, że ludzie. Wiesz, jako ktoś, kto też dużo, nawet nie na Instagramie, ale na YouTubie wrzucił całą masę kontentu takiego, który, nie wiem, treningów, które może, z których może sobie każdy korzystać, ile chce, no to zauważyłam taką tendencję, jednak, że fajnie ćwiczę, ale. Ale jednak za Ale darmo, Ale ci tam dychy, czy tak. coś nie wpłacę, nie? To było to samo kiedyś, um, jakiś kabaret um, zaczął robić swój program um, płatny, mm -hmm. wiesz? I na, komentarze były, a byliście tacy fajni, a teraz chcecie monetyzować. Ja o sobie słyszałem, że tobie zależy tylko na pieniądzach. Słuchaj, jeżeli chodzisz do pracy i nie oczekujesz wynagrodzenia. zarobku, wynagrodzenia pod koniec, to wtedy jesteś, możesz mi to pisać. Ale w momencie, kiedy idziesz do pracy i wiesz, wykonujesz pracę, to chcesz mieć jakieś wynagrodzenie. Ja nie oczekuję, że wiesz, ktoś mi wykupi patroneta za 1500 zł, zostanie moim mecenasem nie? czy kimkolwiek, ale fajnie jest, kiedy widzisz, że ludzie ci wiesz, wrzucają jakąś tam dychę, czy tam um, masz teraz te wszystkie jakieś tam, wiesz, buy me coffee i tak dalej. Um, A to jest miłe, bo ty się czujesz po prostu wtedy w jakiś sposób dla tych ludzi ważny, w jakiś sposób wiesz, potrzebny bo wiesz nie nakarmisz się lajkami. Wiesz te, te wszystkie social media, o tym cały czas powtarzam. Social media to iluzja. Te wszystkie zasięgi to tak naprawdę wiesz jest iluzja. To jest iluzja. Bo to, że masz 50, 100 tysięcy i tak dalej. Ja nie chciałem też monetyzować wiesz kontentu, bo um, moi, wiesz moi czytelnicy z kolei, oni by byli na zasadzie tak aha bo on tu, wiesz, zarabia, czy coś tam. Ja też nie znalazłem jakiegoś takiego partnera, z którym bym, wiesz, wszedł w jakąś... Której było um, być po drodze. Tak, wiesz, no bo um, znaczy współpracuję. Znam się z dziewczynami, wiesz, z Basic Club. Tak, tak, tak. Przyjaźnimy się od lat, więc one... Ta przyjaźń się zaczęła od tego, Bartku, rozpoczynamy naszą firmę, Kasy Ci nie wyślam, ale chciałobyśmy Ci wysłać kosmetyki. Uh -huh. No i kosmetyki działało, więc wiesz, one mi wysyłają po prostu um, kosmetyki, ja niczego innego nie używam. Uh -huh. Więc nie wyobrażam sobie, żeby teraz wejść we współpracę jakąś kos wiesz, kosmetyczną i ściemniać ja że używam jakiś, jakiś krem, skoro go nie będę używać. No. <śmetyki> Rozumiesz? No tak. No a poza tym no jednak y cały czas y y też obserwującym y o, o tyle, o ile mam wrażenie, w telewizji reklama jest czymś normalnym, do, czy, czymś, do czego się ludzie przyzwyczaili i po prostu wiedzą, że jak oglądają, nie wiem, wiadomości, czemu jak miłość, to w pośrodku będą mieli właśnie te reklamy mhm. wszystkich środków na ból dupy i inne rzeczy. E, albo samochodów, albo banków, bo to są trzy kategorie. E, no a na Instagramie to jeszcze jest cały czas takie. Oh. Wiesz, ona reklamuje coś tam, nie? Może dlatego, że jest tego po prostu bardzo tak, dużo. Tak, ale też zauważ, że um, nawet tym aktorkom, które reklamują rzeczy, chociażby wiesz, Kasia Cichopek, czy e, Aszca Opoździe czy komukolwiek, wiesz, no, to się wypomina, nie? Że te reklamy. Tak, tak, tak. Będziesz teraz częściej w, w Warszawie przez e, w swoją książkę program, żebyś. Że będziesz... Ja mam nadzieję, ja, ja mam nadzieję, że e, teraz, wiesz, mam jeszcze 13 dni zdjęciowych, potem ja do, do domu, też znaczy do domu, do mamy. Mhm. Na aż tydzień wakacji, których nie miałem od roku, siedmiu miesięcy. A ty jesteś z Warszawy? Nie. Ja jestem. E, ja w ogóle jestem urodzony w Świętokrzyskim, ale Aha. wiesz, mama mieszka w Wielkopolsce. Okay. Więc jadę tam na tydzień, wracam do Londynu, 22 września przylatuję znowu tu, no bo jest premiera. E, książki. I książki i, e, i tego programu. No a potem wracam do domu tam. Do domu. No zobaczymy, co będzie. No dobra, no to e, ja. Mam nadzieję, że się widzę z, to, widzę z tobą przynajmniej dopiero na premierze książki. I no niestety nie mamy jej tutaj, żeby mogła ją pokazać, bo to jeszcze nie masz. Jeszcze nie masz. Ale jakby znając Ciebie, myślę, że to będzie bardzo, bardzo wartościowa treść, więc na, koń, na koniec tylko mogę powiedzieć, że jak ktoś będzie miał ochotę przeczytać, to będzie w sprzedaży od 20 września. 20 września. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo za zaproszenie.